dudlarze, mimowie i kataryniarze, a do tego oryginalna muzyka w wykonaniu kapeli podwórkowej. Wystąpiły również lokalne grupy artystyczne. Na otwarciu Domu Kultury Śnieżka panował wyjątkowy klimat. Kultowy już budynek po wielu latach doczekał się remontu. Wreszcie mieszkańcy mogli zobaczyć go w nowej odsłonie. Bardzo duża, pamiętam jeszcze ze szkoły podstawowej, bo tu chodziliśmy na filmy, które były wyświetlane. Bo chodziłem tu niedaleko do szkoły numer 4 i bardzo mnie cieszy, że ten Dom Kultury został odrestaurowany. Jest bardzo fajny i piękny. To ma dla nas na pewno wielkie znaczenie. No, można powiedzieć, że Śnieżka się odrodziła, prawda? No i na pewno będzie nam bardzo miło dalej kontynuować pracę tutaj i cieszymy się, że możemy brać udział. Jest o wiele bardziej nowocześnie na pewno. Wygląda to wszystko już bardziej tak, no jest po prostu miłe dla oka i no myślę, że wszyscy będą mieli takie pozytywne wrażenia. Niezmiernie się cieszę, że właśnie ten obiekt w tych latach, kiedy akurat przyszło mi kierować miastem Dębica, to jest drugi już obiekt kulturalny i te remonty będą na kilkanaście lat służyć, myślę na kilkadziesiąt. Cieszę się, że są zrobione gruntownie, od podstaw, gdzie zadbaliśmy o wszystko, zadbaliśmy o wygląd, o nagłośnienie nowe, o klimatyzację. To przecież będzie drugi dom dla naszych małych artystów dębickich. Taki jest cel też środków europejskich, ale też i środków wsparcia ze strony samorządu województwa podkarpackiego, że na Podkarpaciu mamy właśnie takie coraz piękniejsze miejsca, które będą służyły mieszkańcom tej ziemi, sąsiadom, mieszkańcom miasta Dębicy. Dlatego też i wsparcie, które jest potrzebne, bo prawie 3 miliony złotych, które do tego domu dofinansowania, również spowodowało, że ten impuls nastąpił, że samorząd na czele z burmistrzem Mariuszem Szewczykiem, przewodniczącym rady, radnymi, zdecydowali o tym, że jednak ten dom dostanie drugie życie, został pięknie zrewitalizowany jako obiekt zabytkowy. Wszyscy się cieszymy, wszyscy mieszkańcy, że jeden z piękniejszych domów kultury na Podkarpaciu uzyskał taki wygląd. Po 40 latach, gdzie chyba przez 40 lat właśnie nie były prowadzone remonty, taka konkretna przebudowa, zabezpieczenie przed wilgocią, no i przede wszystkim komfort na widowni i na scenie. Gratuluję tym, którzy podjęli tą decyzję, burmistrzom, radnym Rady Miejskiej, którzy podjęli decyzję o zainwestowaniu dosyć dużych pieniędzy. Śnieżka wychowała pokolenia. Na zajęcia artystyczne i do kina przychodziło tu mnóstwo osób. Teraz starsi mieszkańcy przyprowadzają swoje dzieci bądź nawet wnuki. Wspomnienia powróciły. Tu cały czas właśnie jest ta pokoleniowość i to jest fantastyczne, że ci rodzice, którzy kiedyś tutaj realizowali swoje pasje artystyczne, swoje talenty, przyprowadzają później swoje dzieci, a często się zdarza, że dzieci nie poszły za rodzicami, ale są wnuki. Dziadkowie przyprowadzają, ja sam pośredniczyłem w paru rozmowach z dziadkami, którzy chcieli tutaj zapisać swoje dzieci i te dzieci są i świetnie się sprawiają, z tego co pamiętam. Piękne to jest moje dzieciństwo, dlatego ta wizyta. Podziwiam, jestem pełna szacunku dla tych, którzy stworzyli, bo to jest dzieło, to jest tak naprawdę zewnątrz, wewnątrz, to jest ogromna zmiana. Także bardzo się cieszę i gratuluję wszystkim, którzy taką decyzję podjęli. Bardzo się cieszę, bo ja tu całe życie chodziłam na różne właśnie zajęcia, że tak powiem, i strasznie całym sercem jestem za tym domem, żeby wyremontować. Strasznie moje serce cieszy, że został w końcu wyremontowany. Jest z panią Ulą Rojek, zgadza się. Także były zajęcia teatralne, tak, recytatorskie. Bardzo, bardzo, bardzo. Zresztą sentyment od początku to był zawsze w Śnieżce. Chodziliśmy tu jeszcze jako młodzi ludzie i podoba mi się większy, przestrzenniejszy, także okej. Okay. Pod koniec roku mamy obiecane nowe meble. Jak tylko będą ustawione, my też wrócimy ze swoim księgozbiorem i zabierzemy się do pracy. Nie od nowa, tylko będziemy kontynuować to, co robiłyśmy do tej pory. Postaramy się to robić jeszcze lepiej niż było. Czy on śpi z nią? Czy ona z nim? Czy razem śpią? A jeśli nie, to z kim? To z nim? Kto gdzie tu śpi? Obiekt będący centrum wydarzeń kulturalnych i spotkań zespołów artystycznych zyskał nowe oblicze nie tylko z zewnątrz. Oprócz nowej elewacji zmieniono układ pomieszczeń. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa, a także zakup wyposażenia Domu Kultury Śnieżka w Dębicy
kosztowały blisko 9,5 miliona złotych. Na otwarcie oddanego po remoncie Domu Kultury Śnieżka zaprosili burmistrz miasta Dębicy wraz z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury.